też Trójcy Świętej przybyły w 2020 roku z Berlina. Bóg Ojciec utrzyma Jezusa. Ołtarz Trójcy Świętej Bractwa Świętego Jerzego 1414-1415. Rycerstwo Świętego Jerzego 24 kwietnia w 1729 roku założyli w Monachium wnukowie króla Jana III Sobieskiego, późniejszy cesarz Karol VII i jego bracia. Było to Bractwo Świętego Jerzego do obrony wiary katolickiej, czci Matki Boskiej Niepokalanej Poczętej. Tutaj w Gdańsku urodził się syn króla Jana III Sobieskiego, Aleksander Sobieski, który zmarł w kościele kapucynów jako kapucyn w Rzymie. Był aktorem. Nasza Teresa Kunegunda Sobieska, córka Sobieskiego, była regentką całej Bawarii. Urodziła się koronowana w łonie matki na Wawelu, a Berlin było słowiańskie miasto, gdzie urodziła się polska królowa Małgorzata Brandenburska. Urodziła się w dniu, kiedy zmarł król królów, święty Ludwik, a miasto Berlin założył jej dziadek Otton III Pobożny. Królowa była koronowana razem z mężem 26 czerwca w 1295 roku. Po przekazaniu Pomorza Gdańskiego 10 grudnia 1294 roku jej mężowi Przemysławowi II, pogrobowcowi, który rodził się w Poznaniu. Przez to było odrodzenie Królestwa Polskiego po 216 latach. Mamy tu przekazanie Boga Ojca. Przekaz Boga Ojca otrzymała Eugenia Rawasko 1 lipca 1932 roku. Przed krwawą niedzielą w Hamburgu 17 lipca 1932 roku już czekało na wielu Niemców 15 obozów koncentracyjnych przy Hamburgu na terenach misyjnych wnuków króla Jana III Sobieskiego, arcybiskupa Klemensa Augusta. Jezus ukazał się, Bóg Ojciec ukazał się Eugenii Rawasko w rocznicy objawienia się Matki Boskiej w Tulcach 1 lipca 1114 roku. Bóg Ojciec prosił o swoje święto, które ma być teraz w tą niedzielę. Jezu, ufam Tobie. Boże Ojcze Wszechmogący, Trójcy jeden. Co jest ważne, że 1 lipca, kiedy ukazał się Bóg Ojciec w 1932 roku, były święcenia kapłańskie księdza 32-letniego Bruno Rothschilda, który był ojcem, którego matką chrzestną była Teresa Neumann z Königsreuth. Chrzest otrzymał w kościele świętego Wawrzyńca w Königsreuth 10 sierpnia 1928 roku. Eugenia Rawasko, która widziała to przekaz Boga Ojca dla nas wszystkich, odeszła też w świętego Wawrzyńca 1990 roku do Ojczyzny Niebieskiej. Jezu, ufam Tobie, Bogu.